Cześć i siema, z tej strony Suert. Od razu zapraszam na Twitch, gdzie być może będziemy wspólnie ogrywać niektóre z zawartych tutaj pozycji, a w tym materiale przyjrzymy się nadchodzącym w 2022 roku grom strategicznym. Z pewnością będzie to temat, który zainteresuje chociażby mojego młodszego syna. Część z przedstawionych tutaj tytułów można już przetestować w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Całą trzydziestkę uszeregowałem w kolejności alfabetycznej. Zaczynamy! Against the Storm jest grą strategiczną typu City Builder, wzbogaconą o rozwiązania zaczerpnięte z gatunku Rogalik. Produkcja została opracowana przez niezależne polskie studio Eremit Games. Warto wspomnieć, że od października 2021 roku grę można przetestować we wczesnym dostępie. Pełnoprawny produkt zadebiutuje w 2022 roku wyłącznie na PC w polskiej kinowej wersji językowej. Against the Storm zabiera nas do fantastycznego świata zamieszkanego przez ludzi, bobry i potwory. Kraina ta zmaga się z potężną burzą, która co jakiś czas niszczy dosłownie wszystko. W trakcie rozgrywki wcielamy się w wicekróla zdobywającego zasoby niezbędne do odbudowy i ulepszania stolicy. Akcje w grze ukazano z góry. Zabawa toczy się w rytm trzech pór deszczowych, które różnią się między sobą intensywnością burz i opadów. Rozgrywka wymaga od nas nieustannego karczowania lasu, zdobywania surowców oraz wznoszenia rozmaitych budowli i tworzenia skomplikowanych łańcuchów produkcyjnych. Jak można się domyślić w biarę postępów odblokowujemy losowe ulepszenia i schematy, które czynią nasze prace nieco łatwiejsze. Kolejna gra, którą już można przetestować we wczesnym dostępie to Ancient Cities. Jest to strategia czasu rzeczywistego od studia Uncasual Games wzbogacona o elementy RPG, strategii City Builder i gry survivalowej. Pełnoprawnej wersji powinniśmy się doczekać w 2022 roku na komputerach osobistych. Na tę chwilę nie przewidziano języka polskiego. Zabawa rozpoczyna się w młodszej epoce kamienia, czyli w Neolicie. W tym czasie ludzie zaczęli wnosić pierwsze osady. Jako przywódca plemienia będziemy musieli zapewnić naszym poddanym dach nad głową wystarczającą ilość jedzenia i ochronę przed drapieżnikami. W grze większość mechanik podobna jest do tych znanych ze strategii czasu rzeczywistego oraz symulatorów zarządzania miastem. Z kolei nieprzyjazny dziki klimat sprawia, że dbanie o zasoby przypomina nieco grę survivalową. Stały dopływ jedzenia nie jest sprawą tak oczywistą, zwłaszcza na początku rozgrywki. Nagłe zmiany klimatu mogą z kolei stać się przyczyną do podjęcia decyzji o migracji z jednego miejsca w drugie. Ciekawym rozwiązaniem są współplemieńcy. Każdy z nich żyje bowiem swoim własnym życiem. Mało tego, ma indywidualne statystyki, talenty, i umiejętności, co przypomina nieco rozwiązania widoczne w grach RPG. Ważny element rozgrywki stanowi rozbudowane drzewko technologii, które pozwala doskonalić metody wyrobu narzędzi czy upraw. Builders of Egypt od polskiego studia Strategy Labs to klasyczna strategia ekonomiczna typu City Builder. Przywodzi ona na myśl takie klasyki jak faraon, Children of the Night czy Cezar. Gra powinna zostać wydana w pierwszym kwartale 2022 roku na pc wraz z polskimi napisami. Akcja gry, jak można się domyślić, toczy się w starożytności w dolinie Nilu. Produkcja oferuje rozbudowaną historyczną kampanię, której początek datuje się na okres 3200-3000 przed naszą erą, a kończy na panowaniu śmierci Kleopatry VII z dynastii Ptolemeuszy, to jest 51-30 przed naszą erą. Jak twierdzą sami twórcy, Builders of Egypt był mocno inspirowany faraonem z 1992 roku. Podobna mechanika odnosi się jednak tylko do podstaw rozgrywki, czyli rozbudowy miast. W grze silny nacisk położono na aspekt religijny. Gracz musi bowiem odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i zapewnić im dostęp do świątyń, miejsc kultu czy festiwali na cześć bogów. Nie bez znaczenia jest również handel. Aby poprawić nastroje wśród społeczeństwa, trzeba także dbać o strefę dyplomatyczno-polityczną. W razie niewłaściwego zarządzania miastem, można doprowadzić do niepokoju na tle religijnym, głodu, czy nawet wojny domowej. Builders of Egypt powstał na silniku Unreal Engine 4. Kartel Tycoon to strategia ekonomiczna, w której celem gracza jest zbudowanie własnego imperium narkotykowego w Ameryce Łacińskiej w latach 80. XX wieku. Jest to debiutancka produkcja studia Moon Mouse. Gra zostanie wydana wyłącznie na pecety. Rozbudowę narkotykowego biznesu rozpoczynamy od wybrania miejsca na uprawę marihuany czy kokainy. Zatrudniamy pracowników i organizujemy szlaki przemytnicze dla gotowego towaru. Dodatkowo trzeba zająć się prowadzeniem legalnego biznesu, który będzie przykrywką dla przestępczej działalności. Akcja rozgrywa się na proceduralnie generowanej mapie, na której gracz może postawić szereg różnych budynków, takich jak laboratoria, farmy czy sklepy. Całość została ukazana w widoku izometrycznym. Company of Heroes 3 to trzecia już odsłona popularnej serii taktycznych strategii czasu rzeczywistego, które rozgrywają się podczas II wojny światowej. Producentem gry jest Relic Entertainment słynące z tego typu produkcji. Gra zostanie wydana na pecety w polskiej wersji językowej w formie napisów. Tym razem przeniesiemy się na śródziemnomorskie fronty II wojny światowej. Podczas dynamicznej kampanii dla jednego gracza walczymy we Włoszech oraz w północnej Afryce. Przy produkcji wzorem dla deweloperów była pierwsza część. W grze powrócono więc do korzeni i najlepszych momentów z oryginału. Oczywiście nie zabrakło również nowinek. Jedną z większych nowości jest z pewnością aktywna pauza, która dostępna jest wyłącznie podczas misji dla pojedynczego gracza. Ponadto poprawi legły wszystkie kluczowe elementy zabawy, począwszy od różnych aspektów taktycznej walki, jak na przykład przewaga terenu, a skończywszy na modelu uszkodzeń pojazdów. Doświadczone jednostki zyskują teraz status weteranów, dzięki czemu zadadzą dodatkowe obrażenia, czy otrzymają nowe zdolności. Dla odmiany zajmiemy się jednym z większych rozszerzeń. Nie są one na tyle duże, to raz, a dwa zostanie wydane do dosyć popularnej. Gry, dlatego postanowiłem je umieścić w top 30. The Royal Card to pierwsze DLC do znanej właśnie gry strategicznej Crusader Kings 3, a on planowany jest na 8 lutego 2022 roku, tak jak podstawka wyłącznie na pecety. Pierwszą nowością jaką wprowadza dodatek jest sala tronowa. Stanowi ona wizualną reprezentację naszego królewskiego majestatu oraz jest naszym miejscem pracy. Ponadto, w dodatku, zaimplementowano nowy system zwany wielkością. Na czym on polega, już wyjaśnię. Chcąc polepszyć jakość życia na dworze, a ja przede wszystkim zaimponować swoim rywalom czy też potencjalnym sojusznikom, możemy zatrudniać degustatorów jedzenia, antykwariuszy, animatorów czy innych specjalistów, którzy zadbają właśnie o naszą prezencję i reputację. Dodatek pozwoli nam także utworzyć unikalne kultury, będące chociażby hybrydami już istniejących. The Royal Card do działania wymaga podstawowej wersji gry. Jedna z produkcji, na którą czekam z wypiekami na twarzy: Frostpunk 2, czyli Strategia czasu rzeczywistego autorstwa polskiego 11 Bit Studios. Akcja gry ma miejsce w 1917 roku, czyli 30 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Po trzech dekadach, Nowy Londyn staje się prosperującym miastem. Niestety, mieszkańcy natrafiają na nowy problem. Surowiec, na którym polegali od lat, czyli węgiel, nie jest już wystarczający do zapewnienia ciepła całemu miastu. Nadzieja leży w podziemnych złożach ropy. Naszym zadaniem będzie więc złagodzenie ciężkiej sytuacji, zadbanie o bezpieczeństwo miasta i niedopuszczenie do obalenia naszych rządów przez wściekłych obywateli. Tytuł jest ewolucją pierwowzoru. Wciąż pozostaje strategią czasu rzeczywistego, w której rozbudowujemy miasto i dbamy o obywateli. Frostpunk 2 podobnie jak część pierwsza stawia na trudne moralne wybory. Bawić się będziemy wyłącznie w trybie dla pojedynczego gracza. Frozenheim możemy przetestować w ramach wczesnego dostępu. Pełnoprawna produkcja zadebiutuje na PC wraz z polskimi napisami już w 2022 roku. W skrócie gra jest rozbudowanym RTS-em z elementami city buildera. Frozenheim zabiera nas do świata Wikingów. W trakcie rozgrywki wcielamy się w lidera klanu, który został wygnany ze swoich ojczystych terenów. Akcję w grze obserwujemy z lotu ptaka. Naszym głównym zadaniem jest rozbudowa osady. Potrzebujemy do tego przeróżnych surowców. O ile drewna nie powinno nam zabraknąć, o tyle pozyskanie innych zasobów wymagać już będzie organizowania dalszych ekspedycji. W grze wznosimy nowe budynki i ulepszamy już istniejące. Nasze działania zaczną w końcu przyciągać uwagę wrogów. Warto więc będzie zadbać o obronę sadę, otaczając ją palisadą, czy budując wieże strażnicze. Jak na RTS przystało starcia z wrogami, mimo że dynamiczne, wymagają od nas taktycznego planowania. Frozenheim pozwala na rozgrywkę w pojedynkę, ale także w trybie multiplayer. Oprawa graficzna prezentuje naprawdę wysoką jakość. Wspomniałem na początku, że na 2022 rok swoje premiery planuje całkiem sporo tytułów, znajdujących się już we wczesnym dostępie. Kolejny z nich to Galactic Civilization 4, opracowany przez amerykańskie studio Stardock i debiutujący na platformie Epic. Akcja czwartej odsłony rozgrywa się w 24. wieku. Ludzie odkryli szybszy od świata sposób podróżowania w kosmosie, który określili jako Hyperdrive. My wcielamy się w przywódcę kosmicznej cywilizacji, odkrywając nowe systemy gwiezdne, nierzadko rywalizując o dominację z kosmitami. Galactic Civilization 4 to gra turowa, w której plansze zostały podzielone na heksy. Zaczynamy posiadając jedynie swoją rodzimą planetę. Gra umożliwia prowadzenie handlu, dyplomacji, intryk czy wojen z obcymi cywilizacjami. Going Medieval to gra strategiczna, w której zajmujemy się budowaniem i nadzorowaniem średniowiecznej wioski. Konieczne jest tutaj planowanie zabudowań, jak i dbanie o potrzeby naszych mieszkańców. Gra zostanie wydana wyłącznie na pc w polskiej wersji językowej w formie napisów. Jeśli chodzi o tło fabularne, to akcja gry toczy się w alternatywnej wersji XIV-wiecznej Europy, zaraz po epidemii czarnej śmierci. W Going Medieval ta historyczna plaga była jeszcze bardziej dotkliwa niż w rzeczywistości. Zabijając tutaj 95% ludzkości. Jak można się domyślić, wcielamy się w lidera społeczności starającego się odbudować cywilizację. W trakcie gry dbamy o rozmieszczenie i dobór budynków, dbamy również o przeróżne potrzeby naszych mieszkańców, takie jak jedzenie, sen czy bezpieczeństwo. Poszczególne osoby w naszej wiosce mają bowiem własne historie, plany. Poza zjawiskami pogodowymi musimy też brać pod uwagę zagrożenie ze strony innych ludzi, bandytów czy kanibali. Czekam na gort. Gdy tylko ujrzałem ten trailer, to wiedziałem, że klimatem gra trafia w moje gusta. Czym jest Gort? To niezależna produkcja osadzona w świecie mrocznego fantazy, przeplatającego się z i mitami Słowian. Gra zmierza wyłącznie na pecety, będzie posiadać polskie napisy. Za produkcję odpowiada warszawski zespół Covenant Dev. Jak już wspomniałem, akcja gry rozgrywa się w świecie mrocznego fantazy, zamieszkanego przez bogów, dzikie bestie czy krwiożercze potwory. Zarządzamy ludem i mamy za zadanie przeprowadzenie ich przez niebezpieczne lasy i stworzenie osady chroniącej przed licznymi zagrożeniami. Gord składa się ze scenariuszy zgenerowanym proceduralnie światem. W produkcji czeka nas budowanie bazy, począwszy od stawiania podstawowych budynków, aż po te wymagające większej ilości surowców. Na naszych barkach spoczywa też zapewnienie ludziom pożywienia i rozmaitych udogodnień. Dbać bowiem będziemy musieli o zdrowie fizyczne, ale też psychiczne naszych podwładnych. W grze znajdziemy także specjalne zadania. Te zazwyczaj wymagać będą od nas opuszczenia osady i wyruszenia w głąb lasów, aby pozbyć się nie wiem, na przykład źródła plagi, czy upolować legendarne stworzenia, czy też odkryć liczne inne tajemnice. Gordian Quest wrzuciłem do gier strategicznych, chociaż równie dobrze mogłoby być rpg -iem. Gra łączy w sobie kilka gatunków. Taktyczna walka miesza się tutaj z karcianką i rogelikiem z elementami RPG. Za produkt odpowiada niewielkie studio Mixed Realms. Gra zmierza wyłącznie na pecety wraz z polskimi napisami. Akcja rozgrywa się w świecie dotkniętym klątwą, która sprowadziła na jego ziemię rzesze nieumarłych, a ludzie grabią wszystko co popadnie. W takich realiach my dostajemy grupę bohaterów, którzy mają przywrócić tutaj oczywiście porządek. Podstawą rozgrywki jest zebranie odpowiedniej drużyny. Do wyboru mamy kilkoro bohaterów. Do wykorzystania podczas walki mamy setki kart dostosowywanych do konkretnej klasy, zapewniających skile aktywne i pasywne. Przetrwanie w tym wrogim świecie zależy głównie od umiejętności złożenia talii. Walka w grze przebiega w turach. Naszych bohaterów łączą też różne więzi. Możemy dowolnie eksperymentować, aby zobaczyć, którzy z nich mogą się ze sobą zaprzyjaźnić, zakochać, czy stać się wrogami na całe życie. To wszystko odblokowuje nam możliwość specjalnych kombosów i ataków normalnie niedostępnych. Homeworld to już chyba kultowa wręcz seria RTS-ów, mająca swój początek w latach 90. Trójka wraca do korzeni i zabiera nas do trójwymiarowej przestrzeni kosmicznej. Debiut gry planowany jest wyłącznie na PC-ty w angielskiej wersji językowej. Premiera gry powinna odbyć się w czwartym kwartale 2022 roku. Co ważne, za produkcję gry odpowiada studio Blackbeard Interactive, mające w swoich szeregach twórcę pierwszej części Roba Cunninghama oraz kompozytora muzyki do oryginalnych części Pola Ruskaya. Homeworld 3 to klasyczna w swoich założeniach gra RTS. Zadaniem gracze jest zniszczenie przeciwnika, czego będziemy mogli dokonać za pomocą międzygwiezdnej floty. Stworzymy ją i ulepszymy dzięki zebranym surowcom. Wyróżnikiem serii Homeworld jest odejście od stacjonarnej bazy na rzecz mobilnej. Mamy tutaj też możliwość rozwoju swojej armii i przenoszenia jej z miejsca na miejsce bitwy rozgrywają się w trójwymiarowej przestrzeni kosmicznej. W zasadzie większość wymienionych tutaj strategii zmierza na PC i tak samo jest Knights of Honor 2 Sovereign. Produkcja została opracowana przez studio Black Sea Games. Gra zostanie wydana wyłącznie po angielsku. Knights of Honor 2 zabiera nas do średniowiecznej Europy. W trakcie rozgrywki przejmujemy kontrolę nad wybranym królestwem i prowadzimy je ku dominacji nad kontynentem. Akcję, w grze obserwujemy z lotu ptaka. Podczas zabawy na naszej głowie spoczywają wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem państwa. Oprócz rozbudowy miast zajmujemy się obsadzaniem stanowisk na Królewskim Dworze, ekonomią, działalnością szpiegowską, dyplomacją, handlem i religią. Jak sami słyszycie, szykuje nam się mocno rozbudowana strategia. Wiadomym jest, że aby osiągnąć sukces musimy rozwijać też naszą armię. Starcia z wrogą armią są niezwykle dynamiczne, przejmujemy wówczas bezpośrednią kontrolę nad naszym wojskiem. W Knights of Honor 2 będziemy mogli zagrać zarówno w pojedynkę, jak i w trybie multiplayer. Master of Magic to remake gry strategicznej z 1994 roku pod tym samym tytułem. Oryginalny tytuł był opracowany przez zespół Simtex, z kolei za odświeżenie produkcji odpowiada uwaga polski zespół Mua Games. Niestety na dzień dzisiejszy nie przewidziano w grze języka polskiego. Chyba powoli zaczynam się do tego przyzwyczajać. Master of Magic to klasyczna strategia 4X. Zabawę rozpoczniemy od wyboru maga spośród kilkunastu różnych postaci. Naszym głównym zadaniem będzie przejęcie kontroli nad dwoma równolegle istniejącymi światami: Arkanus oraz Mirror. Uczynimy to wykorzystując zarówno magię, jak i kontrolowane przez nas wojska. Większość czasu spędzimy na obserwacji strategicznej mapy podzielonej na heksy. To pozwoli nam podjąć decyzję o ruchach naszych wojsk. W starciach z wrogiem wykorzystamy kilkadziesiąt zdolności specjalnych i kilkaset zaklęć pochodzących z pięciu różnych szkół. Do naszej dyspozycji zostaną oddane jednostki, które rekrutujemy spośród blisko 200 stworzeń. Zupełnie przed chwilą zostało zapowiedziane Man of War 2. To kolejna odsłona cyklu drugowojennych RTS-ów zapoczątkowanego już w 2007 roku. Tytuł został opracowany przez studio Best Way. Gra powinna zostać wydana wyłącznie na pecety w polskiej wersji językowej w formie napisów. Produkcja początkowo zaoferuje dwie rozbudowane kampanie fabularne. W pierwszej z nich obejmiemy dowództwo nad Aliantami i powalczymy na froncie zachodnim. Druga pozwoli nam przejąć dowodzenie nad Armią Czerwoną, co oznacza starcia z III Rzeszą na wschodzie. W grze działania wojenne oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki wydajemy polecenia piechocie, dywizjom zmotoryzowanym pancernym, a także siłom powietrznym. Łącznie w grze zaimplementowano waga 45 batalionów i ponad 300 różnorodnych maszyn, które dzięki autorom gry są ponoć wiernie odtworzone. Pola bitew, tak jak w rzeczywistości, są zróżnicowane. Co ciekawe, każdy budynek może tutaj zostać zrównany z Ziemią. W porównaniu do pierwszej części, autorzy chwalą się o wiele bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją. Farao A New Era to remake kultowej gry strategicznej typu City Builder, zatytułowanej Faraon, wraz z dodatkiem Kleopatra, królowa Nilu. Gra zostanie wydana wyłącznie na pc niestety tylko w angielskiej wersji językowej. Jak można się domyślić, w grze trafiamy do starożytnego Egiptu. Kampania fabularna składa się z ponad 50 misji. Dzięki niej nauczymy się zasad władających rozgrywką, a także poznamy historię tego kraju. Akcje w grze ukazano. Z lotu ptaka. W trakcie rozgrywki zajmujemy się wznoszeniem miast. Jak to w tego typu grach bywa, chcemy, początkowo niewielka osada przekształciła się z czasem w potężną, dobrze prosperującą metropolię. Zajmujemy się więc wydobywaniem surowców, wznoszeniem budowli, budowaniem sieci dróg czy tworzeniem łańcuchów produkcyjnych. Nie zapominam oczywiście o rolnictwie, handlu i obronie naszych granic. Romance Age of Caesar to darmowa gra strategiczna typu MMO będąca duchowym następcą wydanej w 2012 roku gry Stronghold Kingdoms. Akcje w grze ukazano w widoku izometrycznym. Podczas zabawy wcielamy się w zarządców antycznych rzymskich miast, a naszym zadaniem jest odbudowa imperium i przywrócenie mu dawnej chwały. Rozgrywka toczy się na wspólnej mapie, na której gracze wznoszą swoje metropolie. W jej trakcie stawiamy kolejne budynki, gromadzimy niezbędne zasoby oraz rekrutujemy żołnierzy, by bronić się przed atakami chociażby barbarzyńców. Ważną rolę odgrywa tutaj współpraca z pozostałymi miastami, polegająca na wytyczaniu szlaków handlowych i wymianie towarów, a także na udzielaniu potrzebującym pomocy wojskowej. Jak przystało na grę MMO? Opracowaną z myślą o multiplayerowym trybie współpracy. Settlement Survival to gra strategiczna typu City Builder. Tytuł, który można już śmiało przetestować w ramach wczesnego dostępu, opracował zespół Glimmer Studio. W produkcji stajemy na czele grupy ludzi szukających nowego domu. Naszym zadaniem będzie więc wzniesienie od podstaw prosperującej osady, która będzie się rozwijać. Przy okazji będziemy musieli stawić czoła wszelkim przeciwnościom losu. Akcję obserwujemy z lotu ptaka. Zaczynamy od znalezienia właściwego miejsca pod naszą osadę. Pod uwagę bierzemy ukształtowanie terenu i dostęp do pobliskich surowców. Dalej nie pozostaje nam nic innego jak chociażby wycinka drzew, wznoszenie budynków, no i produkcja żywności. Jeżeli wszystko idzie dobrze, wioska radzi sobie coraz lepiej, a my możemy się skupiać coraz bardziej na jej rozwoju. Do naszej dyspozycji oddano szereg drzew technologicznych poświęconych określonym dziedzinom. Każde z nich zapewnia nam dostęp do coraz bardziej zaawansowanych budynków i umiejętności. Istotna rzecz na koniec: na generowanych proceduralnie mapach zmieniają się pory roku, a od czasu do czasu szaleją też tornada, które, jeśli nie będziemy dobrze przygotowani, mogą zniweczyć wszelkie nasze plany. Jako fan Hirosów, które ogrywałem jeszcze na studiach, na tę grę czekam z utęsknieniem. Songs of Conquest planowany jest wyłącznie na PC. Debiut powinien mieć miejsce w pierwszym półrocze 2022 roku w polskiej wersji językowej w formie napisów. Gracz wciela się w bohatera, którego celem jest przejęcie kontroli nad krainą fantazy. W tym celu rozwijamy swoje królestwo, dbamy o gospodarkę surowcową, werbujemy armię i korzystamy z szerokiej gamy magicznych zaklęć. Zabawy o akwirosach urozmaicają elementy RPG. My przemierzamy świat, odkrywamy tajemnicze miejsca i rozwijamy oczywiście swojego bohatera. Wszystko odbywa się w systemie turowym. Podczas potyczek armiami dowadzą bohaterowie. Łączą oni umiejętności magiczne z tak zwaną esencją żołnierzy, dzięki czemu otrzymujemy dostęp do rozmaitych czarów. Gra oferuje zarówno tryb dla pojedynczego gracza, jak i multiplayer. Na uwagę zasługuje oprawa graficzna, wykonana ją w pixelartowej stylistyce. 8 marca, po kolejnych przenosinach, zadebiutuje na konsolach trzecia odsłona serii Spellforce pod nazwą Spellforce 3 Reforced. Co ważne, gra ukaże się w polskiej wersji językowej w formie napisów. Wiadomo też, że pc posiadacze podstawowej wersji gry otrzymają za darmo ulepszenie do edycji. Reforced. Fabuła Spellforce 3 została osadzona 500 lat przed akcją pierwszej części serii, zanim Fantastyczny Kontynent i io został porozrywany na niewielkie, połączone portalami wyspy. Gra łączy w sobie mechaniki gier RTS i RPG. Tworzymy i rozwijamy własną postać, i w miarę postępów fabularnych przyjmujemy do swojej drużyny kolejnych jej członków. Kierować możemy maksymalnie czteroosobową drużyną bohaterów, której celem jest rozwiązywanie zagadek, omijanie pułapek i walka walka z niewielkimi grupami wrogów. W większości misji jednak prędzej czy później obejmujemy zarząd nad własnym obozem i tu już wkraczamy w formułę RTS. Kampania dla jednego gracza składa się z szeregu zadań fabularnych. Oprócz misji związanych z głównym wątkiem, twórcy przygotowali też sporo zadań pobocznych. Przygotowano też tryb wieloosobowy. Gracze mogą zbierać swoich bohaterów na wspólny rajd po podziemiach lub wziąć udział w rywalizacji niczym w produkcji MOBA. Starborn to wydana wyłącznie na komputery osobiste kosmiczna strategia 4X z elementami MMO. Projekt korzysta z darmowego modelu z mikropłatnościami. Akcja gry toczy się w odległej przyszłości, w czasach, gdy ludzkość skolonizowała już wiele obcych systemów planetarnych. Gra nastawiona jest na sieciowe potyczki z udziałem dużych grup graczy. Mecze planowane są na bardzo długi okres mogą trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. W każdym z nich biorą udział tysiące graczy, którzy wchodzą w skład kilku rywalizujących ze sobą sojuszy. Początkowo otrzymujemy pełną swobodę wyboru strategii rozwoju. Wzorem pozycji 4x eksplorujemy galaktykę, kolonizujemy światy, gromadzimy surowce, ulepszamy technologię i toczymy bitwy. Zabawa toczy się w czasie rzeczywistym, ale każdy gracz dysponuje ograniczoną liczbą akcji, która rośnie wraz z rozwojem imperium. Zabawę rozmaica system gromadzonych w trakcie rozgrywki kart umożliwiających ulepszanie jednostek czy stacji kosmicznych. Stargate Timekeepers to taktyczna strategia czasu rzeczywistego, osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wrót. Tytuł został przygotowany przez polski zespół Creative Forge. Akcja gry rozpoczyna się pod koniec wydarzeń przedstawionych w serialu Gwiezdne Wrota. Podczas tzw. bitwy o Antarktydę oddział dowodzony przez Eve McCain musi wesprzeć ziemskie siły w walce z wojskami lorda Anubiusa. Następnie bohaterka i jej żołnierze udają się w podróż w czasie i przestrzeni, podczas której przyjdzie nam stawić Czoła władcom systemów. Jak na Artes przystało, akcja w grze toczy się w czasie rzeczywistym. Podczas zabawy wykonujemy misje rozgrywane na różnych planetach i w różnych epokach. Jako, że w wielu miejscach aż roi się od przeciwników, realizując stawiane przed nami zadania, musimy wykazać się zmysłem taktycznym. Pozostajemy w kosmicznych klimatach. Starship Troopers Terran Command to strategia czasu rzeczywistego korzystająca z licencji filmowej u nas znane jako Żołnierze Kosmosu. Gra zostanie wydana w ostatni dzień marca 2022 roku na PC, -ty. z tego co wiadomo do tej pory nie będzie w niej języka polskiego. Naszą przygodę rozpoczynamy na znanej fanom filmu planecie Klendatu. Dość szybko jednak trafimy na pustynny świat Kualasza i to tutaj właśnie toczyć się będzie większość rozgrywki. My stajemy się dowódcą tytułowych żołnierzy kosmosu, którzy mają pomóc miejscowym w pozbyciu się plagi arachnidów. W tym RTS-ie koncentrujemy się głównie na aspekcie defensywnym. Tytuł nie skupia się jednak na budowaniu bazy. Przez większość czasu naszym zadaniem jest poruszanie się z jednego punktu do drugiego i zajmowanie dogodnych pozycji obronnych oraz ich umacnianie w celu odparcia ataku obcych. Terra Nil to ciekawa produkcja z pogranicza gier strategicznych i logicznych. Można by ją nazwać nawet odwróconym City Boulderem. Dlaczego? Otóż w trakcie rozgrywki nie zajmujemy się budową miast, lecz przywracamy życie na pustkowiach. Zaraz wszystko wytłumaczę, gra zostanie wydane wyłącznie na pc w angielskiej wersji językowej. Akcje w grze ukazano z lotu ptaka. Zabawa toczy się w dosyć wolnym tempie na. Proceduralnie generowanych pustkowiach. Pierwszym ruchem, który robimy, albo powinniśmy wykonać, jest postawienie wiatraka generującego elektryczność i wzniesienie infrastruktury służącej do nawadniania gleby. Następnie zajmujemy się już bardziej skomplikowanymi zadaniami. Z tych pustkowi robimy tak: przywracamy tam bioróżnorodność, regulujemy lokalny klimat i wreszcie sprowadzamy dzikie zwierzęta. I kiedy nasz ekosystem już zacznie tętnić w pełni życiem, to nam nie pozostanie nic innego jak tylko zacząć zabawę na kolejnych pustkowiach. Ale zaraz, zaraz, postawiliśmy wiatraki, inne urządzenia, no i co z tym wszystkim trzeba zrobić? No Wszystkie te postawione przez nas wcześniej obiekty musimy poddać oczywiście zniszczeniu i recyklingowi. Powiem szczerze, idealna gra na totalny relaks i odstresowanie. The First Man to strategia fantazy łącząca w sobie elementy RTS-a i gatunku 4X. Produkcja powstaje w niewielkim, niezależnym studiu Gathering Tree. Gra powinna ukazać się wyłącznie na PC-tach. W The First Man weźmiemy pod opiekę pierwszych ludzi, od których rozpocznie się cała cywilizacja. Ludzie nie będą tutaj jedyną inteligentną rasą, a kontakty z innymi cywilizacjami będą mogły mieć charakter zarówno pokojowy, jak i wojenny. Podczas rozgrywki będziemy dbali o naszą społeczność, uprawiali role, hodowali zwierzęta, budowali miasta i rozwijali technologie. Walki rozgrywane mają być w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aktywnej pauzy. Timberborn to gra, którą chyba zdecydowana większość z was może już kojarzyć. Produkcja stworzona przez rodzime studio Mechanistry jest bowiem dostępna od jakiegoś czasu w Early Access. Gra co ważne zawiera polskie napisy. Scenariusz opowiada o tym, jak to ludzkość wyginęła, a na świecie pozostały wyłącznie bobry. Przed nimi możliwość sprawdzenia się, czy poradzą sobie lepiej od nas, czy też nie. Ale do rzeczy: Timberborn to City Builder, w którym stworzona przez nas kolonia musi być przygotowana na ciężkie warunki atmosferyczne, czy nawet klęski żywiołowe. Oprócz stworzenia licznych drewnianych zabudowań musimy też zadbać o zapasy żywności, ale i dobrze działający system irygacji wodnej. Głównym budulcem jak na bobry przystało jest drewno. Za jego sprawą postawimy domy, młyny, wodne warsztaty, pomniki, świątynie czy nawet karuzele. Oprócz tego mamy możliwość tworzenia pól uprawnych, dzięki którym bobry zbiorą plony i zmienią je w żywność niezbędną do przeżycia, czy stworzą zapasy właśnie na czarną godzinę. Total War Warhammer 3 to już ostatnia część strategicznego cyklu która zabiera nas do świata rodem ze stołowej gry bitewnej Warhammer Fantasy Battle. Gra powinna ukazać się 17 lutego przyszłego roku wyłącznie na PC-tach. Po wizycie w Starym Świecie oraz w krainach na zachód od niego ostatnio odsłona zabiera nas na granicę wymiarów, gdzie wojownicy Kislewu oraz cesarstwo wielkiego Kataju strzegą drogi do królestwa rządzonego przez czterech bogów chaosu. Napięcie w tym niespokojnym regionie chce wykorzystać pradawna potęga, pragnąca zdobyć ostateczną moc. By jednak tego dokonać, ów byt będzie musiał znaleźć czempiona pośród mieszkańców śmiertelnego świata. Tak jak dwie poprzednie odsłony, Warhammer 3 korzysta ze sprawdzonego już schematu rozgrywki z całej serii Total War. Jest to więc gra strategiczna prowadzona na dwóch płaszczyznach. W turach dowodzimy całym stronnictwem, przemieszczając armię, dbając o gospodarkę i rozwijając technologię. Gdy jednak przystępujemy do bitwy, starcia z udziałem tysięcy jednostek rozgrywają się w czasie rzeczywistym. Gra powinna zadebiutować z polskimi napisami. 2 Point Campus to strategia ekonomiczna studia 2 Point. Studia, która odpowiada za strategię 2 Point Hospital. Tutaj staniemy na czele stworzonego przez nas uniwersytetu. Gra powinna ukazać się na wszystkie wiodące platformy sprzętowe, nie tylko na PC. Jako dyrektor rozbudowujemy budynek kampusu, wynajmujemy pracowników i zapewniamy studentom edukację na poziomie. Podstawy rozgrywki bardzo przypominają te 2 Point Hospital. W w grze ukazano w widoku izometrycznym. Grę zaczniemy podczas wakacji, co da nam możliwość przygotowania uniwersytetu na nadchodzący rok akademicki. Głównym elementem gry jest tryb dla pojedynczego gracza. Victoria 3 planowana jest wyłącznie na pc gra została stworzona przez studio Paradox Interactive. Tytuł zabiera nas do XIX-wiecznej Europy, w czasie epoki kolonialnej. W grze przejmujemy kontrolę nad jednym z wielu państw, by poprowadzić go oczywiście do zwycięstwa. W porównaniu do innych strategii paradoksu, Victoria 3 kładzie duży nacisk na ekonomię. Rozgrywka trzyma się schematu widywanego w grach tej firmy. Gra toczy się w czasie rzeczywistym z opcją aktywnej pauzy. Te aktywujemy wyłącznie podczas zarządzania naszym państwem. Znaczącym elementem rozgrywki będzie kolonizacja niezajętych przez nikogo ziem. Gra nie ma ścisłego warunku zwycięstwa. To od gracza zależeć będzie, czy skupi się na ekonomii dominacji kolonialnej, czy podboju militarnym. W tej chwili z mojej strony to wszystko, zapraszam na kanał, zapraszam na Twitch, zapraszam także na serwer Discord. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!